Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na użyłam, oceniłam, ale pierwsze takie użyłam, oceniłam na moim kanale. A mianowicie nie będziemy malować twarzy, bo jak widzicie twarz już dawno umalowana, tylko będziemy malować paznokcie. Będziemy malować paznokcie, zaprezentuję Wam moje nowe lakiery. Mam 5 kolorów, top, bazę i jedną obłędną ozdobę. I wszystkie te produkty w dzisiejszym filmie będą produktami marki NES. Zapraszam Was gorąco do oglądania. No i ponieważ to użyłam, oceniłam, jest troszeczkę nietypowe, to wyjątkowo może zacznijmy od prezentacji tych produktów, które mam, a potem rzecz jasna pokażę Wam, jakie aplikowałam na paznokcie i opowiem Wam, na ile jestem z nich zadowolona, czy w ogóle jestem z nich zadowolona, jakie mam przemyślenia na ich temat, jak to w każdym użyłam, oceniłam. Słuchajcie, ja mam 5 kolorów lakierów i wszystkie te lakiery pochodzą z kolekcji jesień-zima. Za tą kolekcją stoi Cleo. I wszystkie lakiery mam w pojemności 4 ml, ponieważ o tym myślę, że warto wspomnieć. Marka NES ma w swojej ofercie 2 pojemności lakierów do paznokci. Albo mamy lakiery hybrydowe 8 ml, albo 4 ml. I w mojej sytuacji, kiedy tych lakierów, no ustalmy sobie szczerze, mam sporo i lubię zmieniać kolor na paznokciach stosunkowo często, no to 4 ml to jest całkowicie dla mnie wystarczająca pojemność. Kolory, tak jak wspomniałam, są z jednej kolekcji, ale są dosyć mocno zróżnicowane. Każdy kolor ma przypisany numer i jakąś śmieszną nazwę. Zaraz Wam pokażę wszystkie kolory po kolei. Pierwszy lakier 7596 Fioletowy Soul to lakier, na który się zdecydowałam, więc więcej pokażę Wam w kolejnej części filmu. Następny 7599 to Sceniczny Obsceniczny, a więc przepiękne bordo, które zawiera w sobie mikroskopijne złote drobinki odbijające światło. Kolejny to 7589 Lila, pastelowy lakier w kolorze Funky Lila. Kolejny również przepiękny pastelowy 7587 to Deszczowa Piosenka, odcień błękitu. I ostatni 7591 Beige Blues, a więc bardzo ładny odcień beżu wpadającego w lekkie różowe podtony. Na paznokcie zdecydowałam się zaaplikować tylko jeden kolor, więc pozostałe naniosłam na wzornik, tak abyście mogły zobaczyć, jak one ładnie się prezentują. I tak jak w poprzedniej części filmu, od najmocniejszego koloru zaczynamy, a więc to jest fioletowy Soul. To jest mój ulubiony lakier z racji nazwy, a więc sceniczny, obsceniczny, i to jest właśnie ten lakier, który ma takie mikroskopijne, złote drobinki. One, powiem Wam, bardziej są widoczne w słońcu, po prostu bardzo ładnie słońce odbijają, niż widoczne w ten sposób, kiedy bezpośrednio patrzymy na płytkę. Kolejny kolor to przepiękny lawendowy Funky Lila. Dalej mamy Deszczową Piosenkę i ona, powiem Wam, powędruje w następnej kolejności na moje paznokcie. I ostatni to bardzo ładny odcień beżu, ponieważ ten beż wpada minimalnie w podtony różowe, więc bardziej jest to ciepły beż niż chłodny. I lakier ten nazywa się po prostu Beige Blues. Jeśli chodzi o top i bazę, to ja zdecydowałam się na klasyczną wersję. Ponieważ w swojej ofercie marka NES ma różne rodzaje baz, a konkretnie właściwie to 2 rodzaje. Pierwsza baza to jest właśnie ta, którą ja mam. A druga baza jest to baza ekstremalnie utwardzająca płytkę paznokcia i ta baza występuje w 3 rodzajach. Jest przezroczysta, różowa i beżowa i powiem Wam, że nie jestem pewna, czy przypadkiem nie powinnam się skusić właśnie na tą bazę ekstremalnie utwardzającą płytkę w kolorze beżowym lub różowym, bo wydaje mi się, że ze względu na to, że ja przedłużam paznokcie, a tą bazą również możemy te paznokcie przedłużać, to będzie mi po prostu wygodniej. Także poważnie się zastanawiam właśnie nad jej zakupem, natomiast teraz zdecydowałam się właśnie na klasyczny rodzaj bazy. I podobnie było z topem. Marka ma w swojej ofercie top no wipe, top nadający mat, natomiast ja zdecydowałam się na klasyczny top, który ma nadawać błysk naszym paznokciom. No i ostatnią rzeczą jest coś, co
spowodowało, że przepadłam i porzuciłam chyba na dobre metodę stosowania pyłków na paznokcie, bo dużo bardziej podoba mi się, i właściwie wszystko mi się w tym podoba, efekt, jaki dają Shiny Flakes. Błyszczące płatki, powiem Wam, trudno było mi się zdecydować na kolor, ponieważ wszystkie dla mnie są obłędne. Ostatecznie wybrałam kolor, który się nazywa zielony. Natomiast to jest duochrom, to opalizuje, to jest zielono-turkusowy kolor. Bardzo mi podoba się sposób aplikacji tych płatków, ponieważ jest dużo, dużo prostsze. I prawdopodobieństwo złego wtarcia, nierównomiernego wtarcia właśnie tych płatków w płytkę paznokcia jest praktycznie równe zeru, dlatego właśnie aktualnie stawiam na płatki. I płatki te powinniśmy nakładać na top No Wipe, a więc na top, który jest już pozbawiony tej lepkiej warstwy. Oczywiście możemy, i tak zaleca producent, natomiast ja szczerze mówiąc nałożyłam te płatki na klasycznie, po prostu na zwykły top, a więc na top, który już tą warstwę posiada. I wtedy uzyskamy troszeczkę inny efekt. Ja zdecydowałam się to zrobić tylko dlatego w ten sposób, bo chciałam użyć tylko i wyłącznie produktów tejże firmy, a nie doczytałam, szczerze mówiąc, że te płatki należy aplikować na top No Wipe. I zaaplikowane na klasyczny top mają się równie dobrze, tylko otrzymujemy troszeczkę inny wygląd paznokcia, efekt jest bardziej strukturalny. Ponieważ nakładając te płatki na top No Wipe, możemy je wcierać, czyli tak jak robimy w przypadku pyłków klasycznych, i wtedy uzyskamy efekt takiej folii, efekt lustrzany. Natomiast nakładając na lepki paznokieć, wklepując je, uzyskamy właśnie taki efekt nierównomiernej struktury, aczkolwiek oczywiście w 100% będzie on wygładzony przez warstwę wierzchnią topu. I tutaj na wzorniku próbowałam właśnie Wam pokazać, jaka jest różnica. I na tym ostatnim paznokciu, a więc na fioletowym, mamy właśnie ten pyłek wklepany w warstwę lepką i zabezpieczony topem, a obok macie pyłek wtarty właśnie w top No Wipe. I taka jest różnica. Wydaje mi się, że ona powinna być dla Was widoczna. Natomiast w obydwu przypadkach muszę przyznać, że efekt szalenie mi się podoba i to, jak ten pyłek opalizuje, jest po prostu cudne. Na pozostałych paznokciach próbowałam na każdym, wiecie, z tych wszystkich kolorów. Tutaj mamy 5 kolorów, jak zobaczycie. Każdy lakier ma inny kolor i próbowałam właśnie Wam pokazać, że absolutnie lakier nie prześwituje spod tego pyłku. Jeżeli go rozprowadzimy równomiernie na całej płytce paznokcia, to kolor, jaki jest pod spodem, nie będzie nam się wybijał. W związku z tym możemy nałożyć na jakikolwiek kolor lakieru właśnie te płatki i uzyskamy tak samo imponujący, piękny efekt. Dla mnie to jest po prostu magia. No dobra, to etap prezentacji mamy za sobą. Teraz przejdźmy do klasycznego użyłam, oceniłam. A więc do momentu, jak ten lakier i te płatki nakładam na płytkę paznokcia, zobaczcie. I przy okazji Wam opowiem, jak te produkty mi się sprawdziły. I zaczynam nakładanie bazy, cienkiej warstwy. I to, co możecie tutaj zaobserwować, to to, że pędzelek jest stosunkowo krótki i szeroki. Bez problemu aplikuję produkt. Po utwardzeniu 30 sekund w lampie zaczynam nakładanie koloru. I to jest właśnie kolor fioletowy Soul. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo łatwo mi się aplikowało ten lakier. Ze względu zarówno na jego konsystencję, jak i ze względu na pędzelek. Ostatecznie nałożyłam dwie warstwy lakieru, tak aby uzyskać pełne krycie. Natomiast pędzelek jest dosyć wąski, ale przy styknięciu z płytką paznokcia elegancko nam się rozszerza. Formuła tego lakieru jest, powiedziałabym, łudząco podobna do lakierów tradycyjnych. Czyli nie jest to ani lakier bardzo gęsty, jak to czasem się zdarza, ani nie jest lakier bardzo rzadki. Jest po prostu, mówię Wam, dla mnie identyczny jak w przypadku klasycznych lakierów do paznokci. Ze względu na budowę pędzelka też bardzo łatwo było mi pomalować obszar, który jest moją zmorą, a więc miejsce przy skórkach. Oczywiście każdą warstwę utwardziłam w lampie, no i teraz przechodzimy do pyłku. I jak widzicie, ja go wklepuję bezpośrednio na lakier, natomiast te paznokcie, gdzie jest pyłek, wcześniej właśnie pokrywałam też topem i utwardziłam. I zobaczcie, jak to jest proste. Po prostu dotykam palcem i pyłek idealnie się przykleja. Zostaje, jest równomiernie naniesiony, kilka ruchów i paznokieć gotowy. No
i ostatnim etapem oczywiście jest pokrycie stałych płatności topem. Możecie zobaczyć już teraz, jak ten top jeszcze przed utwardzeniem przepięknie się błyszczy. Kochani, dzisiaj dokładnie mija 11 dzień, od kiedy aplikowałam właśnie te produkty na paznokcie i jak widzicie, wszystko się trzyma. 11 dni, maksymalnie 14 dni, to jest czas, w którym ja najdłużej mam lakier na paznokciach, choć chyba do 14 nigdy w życiu nie dotrwałam. 11 to jest dla mnie wystarczający czas, no może 12, z tego względu, że mi paznokcie rosną dosyć szybko i po prostu nie do końca mi odpowiada odrost. Natomiast lakier siedzi, ma się dobrze, absolutnie nic się z nim nie stało, nie powycierał się, nie odprysnął. W związku z tym myślę, że mogę Wam zdecydowanie zarekomendować te produkty, no i koniecznie tą ozdobę. Z tymi płatkami również nic się nie stało, nie poodpryskiwały, nie powycierały się, bo to jest również istotne. Kochani, i tak naprawdę nie będę już sztucznie przedłużać. Chyba na tym wypadałoby po prostu skończyć. Ja osobiście z lakierów jestem bardzo zadowolona i w następnej kolejności na moje paznokcie właśnie powędruje deszczowa piosenka, to na 1000000%. Bardzo jestem ciekawa Waszej opinii, czy stosowałyście te lakiery, czy ich używałyście, czy znacie może te błyszczące płatki. No i dajcie znać oczywiście, jak Wam się podobał filmik użyłam, oceniłam dla odmiany lakierami do paznokci. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, zapraszam Was gorąco do kolejnych filmów, trzymajcie się, pa pa!